Dobry wieczór, dziewczyny. Cześć. Jestem z małym poślizgiem, ale jestem dzisiaj w innych warunkach, bo stwierdziłam, że skoro dzisiaj inny temat, temat nie dzieciowy, a bardziej taki relacyjny, damsko-męski, no to stwierdziłam, że się wyniosę z live'em do sypialni. Co by też mi się łatwiej tak o tym wszystkim mówiło, a nie w obecności mojego Piotra. Dlatego musiałam tutaj pokombinować z ustawieniem, ze światłem, żeby jakkolwiek było mnie dobrze widać. Chyba mnie widać, natomiast dajcie znać tylko, czy mnie słychać, bo to jest też jeszcze ważne. Czy mnie słychać? Cześć Bestyjka, cześć dziewczyny. Jesteście? Jesteście, napływacie. Dajcie tylko znać, czy mnie słychać. Słychać, dobrze, no to super. Super, Weronika też pisze, że okej, no to świetnie. Dziewczyny, mam nadzieję, że Wasze dzieci już śpią, przynajmniej powinny, więc możecie sobie spokojnie posłuchać dzisiaj. Dzisiaj o relacjach naszych z naszymi mężami, partnerami, narzeczonymi po narodzinach dziecka. Dzisiejszy live będzie troszkę też inny niż te poprzednie, dlatego że te poprzednie tak bardziej się skupiały na przekazaniu Wam konkretnej jakiejś wiedzy, a dzisiaj będzie taki live, chciałabym, żebyśmy go tak potraktowały trochę bardziej luźno, chociaż będzie bardzo ważny. Natomiast to będzie taka raczej trochę pogadanka, tak? Taka... No, tak żebyśmy sobie tak spędziły razem czas i pogadały o tym, co tam w tych naszych związkach słychać i co my tam wyprawiamy i jak to wszystko wygląda. O, Weronika napisała, że dzięki Twojej pomocy już śpią. Cudnie, bardzo się cieszę, Weronika. Także dzisiaj będzie tak trochę luźniej. To też, słuchajcie, od razu Was uprzedzam, to nie będzie live. Kurczę, coś mi się tutaj bujają mi się te pudełka. To nie będzie live, na którym ja Wam powiem, jak sprawić, żeby cudownie było w Waszym związku. To nie będzie live, w którym ja Wam dam 5 złotych recept, jak naprawić Waszą relację. Bardziej bym chciała, żeby to był taki live, na którym ja Wam powiem parę rzeczy, zwrócę Waszą uwagę na parę rzeczy, a potem to będzie trochę wymagało no, Waszego trochę przemyślenia, Waszej też pracy, posiedzenia trochę samemu ze sobą i zastanowienia się, jak to u nas jest i, no i faktycznie zaczęcia coś z tym robić. Także słuchajcie, widzę, że napływacie, jesteście, dobrze. Oczywiście live będzie zapisany, więc dla tych, które jeszcze usypiają dzieci albo mają inne obowiązki, obejrzą sobie w wolnej chwili. No więc słuchajcie, relacja z naszym partnerem. Jak to jest? Zasadniczo w ogóle posiadanie dziecka to jest taki obszar, który jak jesteśmy razem, zanim jeszcze mamy to dziecko, to sobie tak myślimy, że to dziecko wprowadzi, jeszcze nas zbliży do siebie, że będzie jeszcze fajniej, jeszcze będziemy tacy, no będziemy rodziną, tak, więc dziecko wiele zmieni i faktycznie wiele zmienia. Natomiast mamy takie wyobrażenie, że to dziecko to będzie takie dopełnienie naszej miłości, że ten związek będzie taki pełniejszy, że właśnie my się do siebie zbliżymy i tak dalej. Oczywiście część ludzi nam mówi, że no, że zobaczysz, że po urodzeniu dziecka to wcale tak łatwo nie jest, że te związki właśnie wtedy się od siebie oddalamy i tak dalej. No, ale my tak nie do końca chcemy słuchać tych osób, albo tak puszczamy to trochę mimo uszu, bo stwierdzimy, dobra, no to jak skoro u Ciebie jest źle, to nie znaczy, że u mnie ma być źle, tak? I sobie gdzieś tam dalej mamy tą wizję tego, że będzie super fajnie. Części z nas w ogóle nikt nie mówi tego, jak to będzie później. No, a tym, którym mówią, no to właśnie tak to traktują. No i słuchajcie, same te początki, tak? Przygotowania, zajście w ciążę, potem... pokoik dla dziecka i tak dalej, to wszystko faktycznie jakoś tam zbliża, tak? Bo sobie snujemy jakieś tam wyobrażenia, przygotowujemy razem, robimy zakupy, chodzimy razem do lekarza, tam przykładamy rączkę, mąż słucha, czy tam narzeczony słucha tych kopniaków, szuka tych kopniaków dzieciaczka i tak dalej. I to faktycznie gdzieś tam nas do siebie zbliża. Natomiast później rodzi się dziecko. I co? No i pierwsze parę tygodni też jest fajnie, bo jakby oboje jesteśmy trochę zafascynowani tym nowym stworzeniem, nową istotą, która się pojawiła w naszym życiu. w naszym domu, w naszej rodzinie. No i jeszcze na początku jesteśmy w tym wszystkim razem. No i tak po paru tygodniach, no czasami po paru miesiącach, to różnie, bo też jakby chcę, żebyście wiedziały, że to jakby w każdym związku też jest inaczej, tak? Więc jakby ja nie będę generalizować. Ja będę trochę mówiła też na swoim przykładzie, na swoim doświadczeniu według swojej wiedzy. Natomiast każda z Was ma inną sytuację, w innym momencie na przykład się zaczęło coś psuć, u części z Was w ogóle się nic nie psuje, więc super, więc dbajcie o to. I to jest jedna rzecz, żebyście miały to na uwadze, tak? Że jakby każda z Was ma inną sytuację, natomiast bardzo dużo jest czynników wspólnych, o których będę mówiła. A druga rzecz to są właśnie te czynniki wspólne, że ja będę dzisiaj Wam mówiła o tych wszystkich rzeczach z perspektywy kobiety, matki, partnerki. I słuchajcie, ja nie jestem tą osobą, która uważa, że zawsze w związku jest, jeśli chodzi o winę, to że wina leży po środku i że zawsze jest 50-50, jeśli chodzi o winę. Nie, ja tak nie uważam. Oczywiście w wielu sytuacjach tak jest, natomiast czasami, słuchajcie, życie na tym nie polega, że jest 50-50. Czasami jest tak, że my kobiety przeginamy i to grubo i wtedy wina jest w większości procent po naszej stronie, a czasami przeginają nasi partnerzy i wtedy wina leży bardziej po ich stronie, więc to jest taka bardzo, wiecie, to się wszystko przychyla, to jest taka szala, która tam idzie raz w tą stronę, raz w tą stronę i my naprawdę swoimi różnymi zachowaniami po prostu mamy czasami większą winę, czasami mniejszą. No, także dzisiaj będę mówiła z perspektywy kobiety i trochę będę Wam mówiła, nie chcę, żebyście to odebrały na takiej zasadzie, że ja będę mówiła, co to kobiety, jak one złego dużo nie robią w tych związkach i psują związki, bo po to nie o to chodzi. To chcę zwrócić uwagę na Waszą rolę i na to, co się dzieje i co Wy robicie w tych związkach, bo ja też sama to robiłam, robię i tak dalej. Więc żebyście jakby tutaj też nie czuły się w jakikolwiek sposób urażone. No więc słuchajcie, no i mija to parę tygodni, parę miesięcy i co się zaczyna dziać? Zaczyna się psuć. I zaczyna się psuć z różnych powodów, ale głównie dlatego, że tak, po pierwsze wchodzimy w taki trochę syndrom ja sama. Ja wszystko sama. My kobiety mamy trochę takie poczucie, że kobieta generalnie została stworzona do bycia w ciąży, do urodzenia tego dziecka, do wychowania i że mamy taką po prostu pełną wiedzę, władzę absolutną do wychowania dziecka. I to jest nasza rola matki. Oczywiście rola ojca też jest, natomiast my ją trochę, słuchajcie, umniejszamy, niestety. No bo co? Bo myślimy, że jak pozwolimy na przykład tacie założyć pieluszkę, no to, że on ją założy odwrotnie, na przykład tył naprzód. No a słuchajcie, a nawet jak założy tył naprzód, no to co? To czy ta pielucha nie spełni swojej funkcji? Ja, słuchajcie, kiedyś zostawiłam moją przyjaciółkę z moim synkiem, wybraliśmy się z moim Piotrem na kolację i moja przyjaciółka została z moim młodym i tak jakoś było, że kładła go spać. Moja przyjaciółka nie ma dzieci, ale jest w miarę ogarniętą kobietą. No i słuchajcie, wykąpała go, położyła go spać i tak dalej. Na drugi dzień ja rano już byłam, oczywiście młody się obudził, poszłam do niego. Przebieram go, zmieniam mu pieluchę, patrzę, pielucha tył naprzód. I sobie myślę, kurczę, jak ona to zrobiła? I ja się jej pytam, mówię, Aga, jak Ty to zrobiłaś, że Ty założyłaś tył naprzód pieluchę? A ona, no wiesz co, właśnie tak coś mi nie pasowało. No ale tak nie wiedziałam, myślałam, że jest okej. No ale i założyłam. No więc słuchajcie, jakby, czy dziecku to przeszkadzało? Nie, spało tak samo. Czy pielucha spełniła swoją funkcję? Tak, spełniła swoją funkcję. Czy ja miałam z tego jakieś, nie wiem, coś mi się wydarzyło? Nie, no absolutnie nie. Nic się nie wydarzyło, słuchajcie, mimo że ta pielucha została założona na drugą stronę. I tak samo jest, słuchajcie, z naszymi mężami, partnerami. My się boimy, że oni nie zrobią czegoś tak, jak my byśmy to zrobiły i tak, jak my byśmy chciały, że tylko my zrobimy najlepiej. Oczywiście, jakby wiecie, To nie tylko w macierzyństwie tak jest, bo są osoby, które przekładają to też na inne obszary swojego życia, w pracy na przykład, nie umieją delegować pewnych rzeczy, pewnych zadań, bo chcą mieć nad wszystkim pieczę, bo kto zrobi lepiej jak nie ja? No nikt, więc muszą mieć nad tym wszystkim kontrolę. I my mamy, też trochę takie jesteśmy i też tak trochę mamy, że chcemy mieć tą kontrolę nad tym naszym dzieckiem, nad tym wychowaniem naszego dziecka. No i tego partnera, chcąc, nie chcąc, świadomie bądź nieświadomie, trochę go odsuwamy, trochę go nie dopuszczamy do tego naszego dziecka. No bo właśnie pieluchę założy inaczej, no bo nakarmi inaczej, bo będzie trzymał inaczej butelkę i tak dalej. Słuchajcie, no jak będzie trzymał inaczej butelkę, to czy dziecko poczuje inny rodzaj sytości? Czy będzie miało niezaspokojony głód, bo zostało karmione na przykład inną łyżeczką niż tą, co mama? No nie. Wiecie, podam Wam też kolejny przykład z mojego życia. Wyjeżdżałam na weekend z przyjaciółkami. To był weekend, w którym one pierwszy raz mnie wyciągnęły na jedną noc, żebym była poza domem pierwszą noc. I to było po jakimś roku mniej więcej chyba. Rok i 3 miesiące chyba, słuchajcie, odważyłam się wyjechać na noc, bo tak to wcześniej wychodziłam wieczorami, natomiast na noc się jeszcze nie odważyłam, szczególnie na weekend. I to nawet nie wiem, czy to nie były 2 noce. W każdym razie, słuchajcie, ja byłam tak przejęta, znaczy ja się bardzo cieszyłam na ten wyjazd. Natomiast ja, słuchajcie, tak tym wszystkim żyłam, że ja od tydzień przed wyjazdem zaczęłam przygotowywać listę instrukcji obsługi, słuchajcie. Instrukcji obsługi naszego dziecka. I ja ją pisałam, słuchajcie, elaborat, punkty, wszystko wypisywałam, co, kiedy ma być, a w jaki kolor spodenek mają założyć, a którą koszulkę mają konkretnie założyć, a żeby on zjadł konkretnie bułeczkę, a nie żeby zjadł chlebek, a żeby zjadł tą łyżeczką, a nie tą. Słuchajcie, no paranoja, naprawdę paranoja, przyznaję się, tak robiłam, ale jakby to też jest normalne. To też jest normalne, takie jesteśmy, mamy. No i słuchajcie, zrobiłam mu tą całą listę i tak dalej i potem oczywiście jeszcze zanim wyjechałam, dzwoniłam do niego i mu tą listę tam czytałam, wszystko mu wyjaśniałam i tak dalej. I on, słuchajcie, w końcu do mnie powiedział, mówi, ty, kochanie, jakby ty mnie trochę tak traktujesz jak niepełnosprawnego. No i tak trochę faktycznie było. Wiecie, on to powiedział w żartobliwy sposób. On się za to nie obraził, bo on wiedział, jak ja to przeżywam, wiedział, ile to dla mnie znaczy, wiedział, jaki to jest dla mnie stres i tak dalej, ile to mnie kosztuje. Więc on to powiedział jakby z uśmiechem, natomiast no mi to zostało w głowie. I ja sobie tak potem pamiętałam to i tak stwierdziłam, kurczę, no faktycznie. Przecież on sobie doskonale radzi. Niejednokrotnie o tym się przekonałam, jak wychodziłam gdzieś wieczorami i tak dalej. Wszystko ogarniał. A ja go traktuję jak niepełnosprawnego. No bo tak mamy, dziewczyny. Tak mamy i to nie jest dobre niestety. Oczywiście tego nie wykorzenimy z siebie w 100%, natomiast też byście sobie zdały sprawę z tego, że to właśnie tą postawę, którą my przyjmujemy, to ja sama, ja wszystko sama, bo on nie zrobi tak dobrze jak ja, to jest pierwszy krok do tego, żeby się partner od nas zaczął oddalać i żeby się zaczęło coś tam między nami psuć. No bo my go niejako odsuwamy od tego naszego dziecka, od nas samych, i od tego naszego, wiecie, wspólnego, rodzinnego jakiegoś pola tutaj, wspólnego działania, nie? Także warto nad tym popracować i pozwolić temu ojcu. Oni naprawdę są, wiecie, to są osoby dorosłe. Oni tak samo chcą to robić. Oni tak samo to umieją robić. Nawet jeżeli nie umieją, to pokażmy im raz, drugi. Oni też chcą się uczyć. Też chcą być z nami przy tym wszystkim, tak? To nie jest tak, że im jest, oczywiście, no, chcę powiedzieć, że jakby im nie jest wygodnie siedząc z boku i patrząc, jak my wszystko ogarniamy. Oczywiście jest jakiś tam procent mężczyzn, którzy tacy są. Więc tutaj też nie generalizuję. Natomiast mężczyźni chcą być z nami, chcą uczestniczyć w tym wszystkim, no tylko, że nie mogą tego zrobić, jeżeli my ich odsuwamy i my im tego nie pozwalamy robić. Klaudyna napisała, jak gdy gdzieś wychodzą, to co chwilę dzwonię i mąż się denerwuje. Wiem, że sobie da radę, ale ja się lepiej czuję, jak jednak mu przypomnę. No właśnie, no i wiecie, no my tak mamy. A propos jeszcze tego mojego wyjazdu, oczywiście okazało się, że mój Piotr sobie doskonale poradził. Raz tylko do mnie zadzwonił, bo nie mógł chyba znaleźć szczoteczki do zębów. Jakaś taka pierdoła. Oczywiście ja się odzywałam często, tam pytając, a co robicie, a co teraz jakby Miłoszek robi, a wszystko okej, w porządku, a zjadł to, a zjadł tamto, a jest ubrany ciepło w kurteczkę i założyłeś mu tą bluzę. Jezu, słuchajcie, jak ja sobie teraz to wszystko przypomnę, no masakra, naprawdę. No ale no co zrobić, no takie jesteśmy. Nie wyeliminujemy tego, ale możemy nad tym pracować i naprawdę dawać tym mężczyznom naszym trochę więcej przestrzeni, dawać im trochę, pozwolić im się wykazać. Ja myślę, że oni się bardzo dobrze czują i są bardzo dumni z siebie, jeżeli my im zaufamy i pozwolimy im zostać z tym dzieckiem i oni ogarniają. Ja to widzę po moim Piotrze, jak czasami wychodzę z domu i wczoraj na przykład wyszłam a propos akcji Mam Czas dla Siebie. Moja przyjaciółka mnie wyciągnęła na herbatę i do kina. No i wróciłam i słuchajcie, oczywiście zadałam milion pytań, jak tam było, wszystko się udało i tak dalej. Oczywiście, że wszystko się udało, wszystko było super, ale wiecie, tak fajnie mi było patrzeć, jak on, jak mój Piotr mówił o tym, tak, że jakby, że wszystko się udało, że on sobie poradził, że on dał radę. No, także trzeba tutaj troszkę poluzować dziewczyny. To jest pierwsza rzecz. Co się jakby z tym dalej gdzieś tam też wiąże? Czekajcie, sobie zapiszę jedną myśl, żeby mi nie uciekła. Dobra, to może później powiem przy jakiejś okazji. Co to i to wszystko, co będę, to wszystko, co będę dalej mówiła, to się wszystko będzie ze sobą oczywiście łączyło. Zaczyna się od tego, że ja sama. No i się jakby partner zaczyna oddalać. Co to powoduje też? To ja sama. To ja sama powoduje to, że my bierzemy za dużo na siebie. My w pewnym momencie nie dajemy rady, dziewczyny. My jesteśmy wyczerpane. Nie mamy siły. Jesteśmy osłabione fizycznie, psychicznie, emocjonalnie. Zaczynamy się wypalać. Bo za dużo tego wszystkiego musimy ogarniać. I co to powoduje? Kolejna jakby łańcuszek w tym wszystkim. To powoduje kulminację i kumulację emocji, bardzo trudnych emocji, z którymi my sobie nie radzimy. Tutaj przy okazji tego, że właśnie bierzemy to wszystko na siebie, to też chcę Wam zwrócić uwagę, czy czasami nie jest tak, że z jednej strony macie ten syndrom ja sama i Wy wszystko chcecie robić same i bierzecie wszystko na siebie, a równolegle macie pretensje pewnego rodzaju do partnera, że Was nie wspiera. Byłam świadkiem i znam takie historie, takich sytuacji, że mamy właśnie tak wszystko robią same, a potem przychodzą do partnera i mają cały po prostu, wiecie, monolog wyrzutów nie sumienia, tylko wyrzutów do męża, że dlaczego ja to wszystko muszę sobie z tym wszystkim radzić sama. Dlaczego Ty mnie nie wspierasz? Dlaczego Ty mi nie pomagasz? Ty przychodzisz z pracy, Ty sobie siadasz na kanapie, a ja wszystko ogarniam, tak? Ja muszę zrobić to i tamto. No dobra, ale to pozwól temu partnerowi, żeby on Ci pomógł i Cię wsparł. Bo naprawdę, uwierzcie mi, są takie sytuacje, że naprawdę mamy biorą na siebie wszystko, a mają pretensje, że partner ich nie wspiera. A tego partnera odsuwają od siebie. Co jest też tutaj ważne? To słuchajcie, że my nie mówimy o naszych potrzebach. My nie mówimy, że my potrzebujemy tego wsparcia. My nie mówimy, że potrzebujemy pomocy. Nie mówimy konkretnie, czego oczekujemy od partnera. No to jak on ma, skąd on ma wiedzieć? Ma się domyślić, tak? No, dziewczyny, kurczę, no wiecie, nie mamy po 15 czy tam 18 lat, żeby wierzyć w to, że partner się domyśli, że mężczyzna się domyśli. Mężczyźni potrzebują komunikatów wprost. Mężczyzna potrzebuje, żebyś do niego przyszła i żebyś mu powiedziała: kochanie, proszę, żebyś teraz nakarmił Miłosza przy kolacji. Proszę, abyś dzisiaj go wykąpał. Czy możesz go ubrać w piżamkę? Czy możesz mi pomóc w posprzątaniu tych zabawek? Konkretne komunikaty, dziewczyny. I mężczyźni naprawdę je wykonują. Tylko muszą wiedzieć, co oni mają robić. Bo jak my im potem rzucamy hasło na zasadzie: ty mnie nie wspierasz, ty mi nie pomagasz, to ten facet sobie myśli: no dobra, ale to co ja mam robić? Jak ja mam Cię wspierać? Pamiętajmy, dziewczyny, o tych różnicach, takich, wiecie, też no, psychologicznych, tak? Że my kobiety jesteśmy, wiecie, no takimi filozofkami trochę, myślicielkami, jesteśmy bardzo emocjonalne i my do tego wszystkiego całkiem inaczej podchodzimy niż mężczyźni. Mężczyźni są zadaniowi, oni potrzebują konkretnych komunikatów, konkretnej rozmowy. Wiecie, to są faceci, tak? Oni mają inaczej trochę. Więc, no, komunikaty konkretne. No i co się później dzieje? I te emocje się kumulują, my sobie nie radzimy. To się też wiąże z tym, dlaczego jest ta akcja Mam Czas dla Siebie i jaki jest jej zamysł. Właśnie takiej dziewczyny. Bo my w tym wszystkim zapominamy o sobie i nie dbamy o siebie. I my się wyczerpujemy. I to powoduje właśnie później te problemy z emocjami i tak dalej. Słuchajcie, no jakby też jestem mamą i wiem o tym, że ten czas dla siebie można znaleźć. Naprawdę można znaleźć. To nie jest tak, że wiecie, jest milion wymówek, ale ja muszę zrobić to, muszę tamto, nie mam z kim zostawić dziecka, ale to wymaga takiej, wiecie, logistyki i tak dalej. Kurczę, to wszystko się da. Naprawdę. Musicie o siebie zadbać, bo jeżeli Wy się wyczerpiecie, to będzie się to psuło jeszcze bardziej w związku. Bo co to powoduje? To powoduje to, że my mamy, wiecie, my mamy trochę zaniedbaną taką tą strefę emocji. I temat emocji w ogóle bardziej się tak namacalnie i silnie pojawia w naszym życiu, dopiero jak się pojawia dziecko. Zauważcie, że jak nie ma dziecka, to my sobie funkcjonujemy w tych związkach, w tych małżeństwach, tak sobie żyjemy, tak? Jest fajnie, te emocje gdzieś tam się przewijają, natomiast one nie są tak silne, nie są tak widoczne, my o nich tyle nie rozmawiamy, tyle ich nie zauważamy, one nie są aż tak wszechobecne w naszym domu. I potem przychodzi dziecko na świat i dopiero się zaczyna jazda z tymi emocjami, bo dziecko zaczyna wyrażać całą gamę tych emocji, tak? Pojawia się dużo złości, dużo płaczu, krzyku, frustracji i tak dalej. Czyli coś, z czym de facto my wcześniej nie mieliśmy za bardzo styczności. I dopiero wszystko zaczyna się to pojawiać. I dlaczego my zaczynamy mieć z tym problem? Dlatego, że my po pierwsze mamy trochę taki bagaż z poprzedniego pokolenia, żeby się w ogóle zasadniczo, żeby emocje nie są do końca fajne. Nie trzeba się nimi zajmować. Chłopaki nie płaczą. Złość piękności szkodzi. Wiecie, takie teksty i przekonania, które gdzieś tam mamy z poprzedniego pokolenia. I to się wiąże z tym, że my naprawdę mamy bardzo zaniedbaną tą strefę emocji. Bardzo. Więc jak my mamy sobie poradzić z takim nagromadzeniem tych emocji w momencie, w którym nasze dziecko nam daje taki ładunek tych emocji i pojawiają się dodatkowe emocje nasze, nasza frustracja, nasza złość, nasze wyczerpanie, nasz żal, nasz smutek, to wszystko. No i pojawiają się jeszcze emocje męża, partnera, inne niż dotychczas, no bo się zaczyna psuć trochę ta relacja w tym i zaczyna być niemiło, niefajnie w tym związku. Więc wiecie, z kilku stron nagle jest bombardowanie nas tymi emocjami i to wszystko się skupia na nas, w nas, w tej jednej małej mamie, jednej jednostce, jednej osobie i my sobie z tym zwyczajnie nie radzimy, bo nie mamy zaplecza do tego, żeby sobie z tym poradzić, no bo tak zostaliśmy wychowani i nauczeni, że jakby oczywiście też nie generalizuję. Być może część z Was tutaj jest takich, które były fajnie wychowane i mają super zaplecze emocjonalne, podłoże, inteligencji emocjonalnej. Ich rodzice dbali o to, tak jak my teraz dbamy o swoje dzieci. Natomiast wiem, że większość z nas nie miała takiej podstawy, tej bazy inteligencji emocjonalnej, tego podejścia takiego do emocji, jak my mamy teraz do swoich dzieci. No i to się właśnie wiąże z tym, że po prostu my sobie później nie radzimy. To, że my sobie nie radzimy, to powoduje kolejny łańcuszek w tym wszystkim. Powoduje to, że my zaczynamy być niefajne. Zaczynamy być niefajne dla naszych mężów i dla naszych partnerów. Niefajne w takim kontekście nieatrakcyjne, trochę w cudzysłowie odpychające. Oczywiście nie mówię tutaj w takim kontekście jakby wiecie fizycznym, bezpośrednim, dosadnym, Tylko mówię w takim kontekście, że już nie jesteśmy tak pociągające, tak atrakcyjne, tak fajne, dlatego że ciągle nam o coś chodzi. Ciągle mamy pretensje. Ciągle chodzimy wkurzone. Ciągle coś nam nie pasuje. Ciągle krzyczymy. Wywalamy z siebie to wszystko bardzo często na naszego partnera właśnie. No i wiecie, ile ten partner może to wszystko znosić? Jak długo on to może przyjmować na klatę? Jak jest cierpliwy, to może da radę, wiecie, parę miesięcy. No ale nie dłużej. No słuchajcie, on też jest człowiekiem. On ma swoje granice, on ma swoją cierpliwość, swoją wytrzymałość, ma swoje potrzeby, ma swoje emocje. Więc wiecie, mężczyźni też nie bardzo chcą się konfrontować z nami, takimi tymi, które sobie nie radzą z tymi emocjami. Oczywiście nie mówię, że wszyscy mężczyźni, natomiast większość, tak myślę, nie lubi na przykład, jak kobieta płacze. Bo nie bardzo wtedy wiedzą, co mają zrobić. Czy przytulić, czy zostawić, niech się wypłacze, czy pogadać. A z tym gadaniem to też jest, wiecie, różnie. Same na pewno wiecie, jak to jest z tymi rozmowami z naszymi partnerami. I oni, słuchajcie, nie wiedzą. Nie wiedzą, co mają zrobić z tymi naszymi emocjami, jak mają się zachować, jak mają nam pomóc, więc się odsuwają. No i to jest, wiecie, kolejny jakby krok, który nas oddala od tego naszego partnera. Czepiamy się o pierdoły, jesteśmy podminowane cały czas. Mężczyźni nie chcą tych emocji. Jakby nawet najbardziej wyrozumiały mężczyzna, okej, on wie, że takie jest życie, że takie są emocje, że bycie mamą jest trudne, bycie ojcem również. Wie, że są różne sytuacje. Wiecie, w jakiejś tam granicy takiej bezpiecznej, tej cierpliwości i wytrzymałości, oni to akceptują. Natomiast jeżeli my tak bardzo się zaniedbamy w tym kontekście właśnie niedbania o siebie, odsuwania go, ja wszystko sama, wszystko sobie biorę na głowę, ja wszystko ogarnę, przecież jeszcze ogarniam. Wiesz, to, że ty jeszcze teraz ogarniasz, to nie znaczy, że będziesz ogarniała za 3 dni, bo być może to szybciej się skończy, niż ty myślisz. No i wiecie, i ci mężczyźni się odsuwają po prostu. Więc poza tym do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, że my nie znamy za bardzo też, o ile, że my nie znamy mechanizmów, jak to jest z tymi emocjami, skąd one się biorą, skąd się bierze ta złość. Robiłam Wam taką zagadkę chyba jakieś 1,5 tygodnia temu a propos Miłosza, poranka, wypadniętego kafelka w łazience i podałam Wam potem rozwiązanie tego, jaka jest de facto realnie przyczyna naszej złości w różnych sytuacjach i wybuch na przykład naszych emocji. I powtórzę Wam tutaj, bo może nie wszystkie z Was miały okazję zobaczyć to rozwiązanie tej zagadki. Słuchajcie, generalnie też w naszym społeczeństwie tak panuje takie przekonanie, że to druga osoba jest źródłem naszych emocji. Że to druga osoba jest jakby przyczyną tego, co my czujemy. I my przypisujemy właśnie jakby źródłom zewnętrznym nasze wybuchy, nasze emocje i tak dalej. A to tak nie działa. To zupełnie nie o to chodzi. To nie druga osoba jest przyczyną naszych emocji. Nie druga osoba. Przyczyną jakby naszych emocji są nasze potrzeby. Zaspokojone bądź niezaspokojone. To te potrzeby powodują to, że my się na przykład wkurzamy, że się złościmy, że wybuchamy. Na przykładzie, posprzątałyście właśnie dom. Wraca wasz mąż i wchodzi w butach. I wy tylko widzicie, jak z jego butów sypie się błoto. I widzicie tą podłogę, którą przez ostatnie pół godziny namiętnie odkurzałyście, myłyście i tak dalej, a on, kurna, wrócił do domu i wszedł w tych buciorach. I co robicie? Ciśnienie wam się już podnosi. No i co? I jadka. I na męża. Stary, w ogóle, co ty robisz, sprzątałam przez pół godziny, godzinę, nie szanujesz mojej pracy i tak dalej, mógłbyś łaskawie zdjąć te buty, dlaczego wchodzisz w tych butach i tak dalej. I litania, bo mąż szedł w butach. Okej, to faktycznie nie jest przyjemna sytuacja, natomiast to nie wasz mąż, ani wasz partner był przyczyną tego, że wy się wkurzyłyście. To nie on. Przyczyną była wasza potrzeba czystości, porządku i uszanowania waszej pracy. Nie została uszanowana wasza praca, nie było już czystości i nie było porządku i to były wasze potrzeby, które zostały niezaspokojone i one spowodowały pojawienie się złości, wkurzenia, frustracji i wybuchu na męża. Mąż tutaj nie ma za bardzo nic z tym, wiecie, jakby to okej, no to on wszedł, on nabrudził. Ale de facto przyczyną realną nie było to, że on wszedł, tylko nasze potrzeby niezaspokojone. Jesteście, nie wiem, mąż gdzieś na przykład pojechał w delegację. No i czekacie, wiecie, on nie pisze SMS-ów, nie ma z nim kontaktu, nie odzywa się, wy tam już, wiecie, podminowane też w tym, czekacie na te SMS-y, sprawdzacie, czy dzwoni, czy pisze i tak dalej. W końcu się odzywa po 2 dniach. No i co? I jadka. Nie no, generalnie to wiesz co, no bardzo mi miło jest, że wiesz, w ogóle do mnie nie dzwonisz, nie, pewnie się super bawisz i w ogóle ja tutaj siedzę, wszystko ogarniam, a ty sobie tam gdzieś pojechałeś i w ogóle jak możesz do mnie nie pisać, do mnie nie dzwonić, ja tutaj czekam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to mąż był przyczyną naszych emocji? No już powinnyście wiedzieć, że nie. Nie. Przyczyną była niezaspokojona potrzeba kontaktu z naszym mężem. My miałyśmy potrzebę mieć kontakt z naszym mężem. Potrzebę porozmawiania z nim, potrzebę otrzymania SMS-a, potrzebę usłyszenia ciepłego słowa i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi? Więc jakby, jak to się przekłada na realia? Jeżeli wasz mąż wszedł w tych butach brudnych i nabłocił wam na tą podłogę czystą, to nie ruszajcie tam na niego z tą, wiecie, po prostu jatką całą. Tylko mu powiedzcie: kochanie, przez pół godziny sprzątałam. Bardzo mi zależy na tym, żebyś uszanował moją pracę i żebyś nie wchodził w tych butach. Czy mógłbyś na przyszłość nie wchodzić w butach do domu? I on będzie wiedział, słuchajcie, bo skąd on, by the way, skąd on miał wiedzieć, że wy przez pół godziny wcześniej sprzątałyście tą podłogę? Skąd? Zadzwoniłyście do niego i powiedziałyście: stary, słuchaj, kochanie, właśnie myję podłogę, jakby coś, to nie wchodzi w butach, jak przyjdziesz do domu, dobra? No to pa. No jestem przekonana, że tak nie robiłyście. No jakby nie informujemy męża o tym, że właśnie idziemy sprzątać, myć podłogę, tak? Więc skąd on miał o tym wiedzieć? Być może myślał, że podłoga jest tak samo, wiecie, nieodkurzona jak przez ostatni tydzień. Więc jakby mówmy, dawajmy komunikat. Jak zamiast jechać po nim, że się nie odzywał, powiedzcie mu: słuchaj kochanie, no jakby wyjechałeś, myślałam, że jakby będziemy mieli trochę więcej kontaktu, potrzebowałam, żebyś do mnie zadzwonił, potrzebowałam z tobą porozmawiać i jest mi trochę przykro, bo jakby nie mieliśmy tego kontaktu, tak? Mówicie o swoich potrzebach, o tym, czego wy potrzebowałyście i tak dalej. Swoją drogą, dlaczego wy nie zadzwoniłyście? Dlaczego wy nie napisałyście? Tak samo mogłyście to zrobić, tak? Nie trzeba od razu, wiecie, czekać do, wiecie, tej kulminacji, aż was się zagotuje i wybuchniecie na tego męża. No to ja jeszcze poczekam. No zobaczymy. Poczekam jeszcze te parę godzin, zobaczymy, czy się odezwie, a jak się nie odezwie, to mu dopiero zrobię jatkę, nie? To mu zrobię awanturę. Wiecie, to też jest coś, co nas odsuwa od siebie, oddala od siebie. Po pierwsze, nie komunikujemy się ze sobą, nie mówimy wprost o tych potrzebach, a po drugie, to są kolejne pretensje, które my mamy. Zauważcie, że my mamy taką trochę tendencję do mienia tych pretensji, trochę do czepiania się tych facetów naszych, że właśnie nam nie pomagają, że czegoś tam nie zrobili, że my to musimy wszystko, my jesteśmy takie ten, a oni nic. Mamy taką tendencję, no umówmy się, że mamy, no i oni generalnie się oddalają. Także zobaczcie, dziewczyny, jak dużo leży gdzieś tam w naszej gestii, po naszej stronie po prostu. Ja nie chcę mówić, że to wszystko jest nasza wina, bo tak jak powiedziałam na początku, ja tutaj się nie będę wypowiadała z perspektywy mężczyzny, bo nim nie jestem. więc musiałabym ewentualnie zaprosić jakiegoś mężczyznę do współtransmisji, żeby nam powiedział, jak to jest z perspektywy męża i ojca. Ja mówię z perspektywy kobiet, wiem, co my wyrabiamy, wiem, co ja wyrabiam też i tak dalej. Więc chciałam po prostu zwrócić Waszą uwagę na to, czy pewnych tych rzeczy po prostu nie robicie, jak to wszystko wygląda. Część rzeczy robimy świadomie, część rzeczy robimy nieświadomie. To wszystko jest, wiecie, pole do pracy. To wszystko się da zrobić, naprawić. Tylko trzeba o tym wiedzieć, na co zwrócić uwagę i potem działać, tak? Wczoraj wieczorem tak sobie jeszcze leżałam i tak się zastanawiałam właśnie, co by Wam tu dzisiaj powiedzieć. I tak się zastanawiałam, bo była niedziela. I no tak, wczoraj była niedziela. I słuchajcie, było tak, że był środek dnia i ja poczułam, że mam ochotę się położyć, zdrzemnąć, zwyczajnie. Do tej pory zawsze było tak, że mój Piotr miał wiele takich sytuacji, w których po prostu kładł się zdrzemnąć, na przykład w ciągu dnia, wieczorem i tak dalej. I ja wtedy się niesamowicie wkurzałam, że on może, a ja nie. Były dużo takich momentów, weekendy, cokolwiek, że on sobie na przykład siadał, na łóżku kładł się i sobie zaczynał czytać książkę. Jak mnie to wkurzało i oczywiście, wiecie, myśli, kurde, też bym sobie poczytała, dlaczego ja nie mogę? No i teraz wróć. A kto powiedział, że ja nie mogę? Kto powiedział, że ja nie mogę się zdrzemnąć w ciągu dnia? Kto powiedział, że nie mogę sobie siąść z tą książką poczytać? Ja sobie to umaniłam, słuchajcie, w głowie. To były moje myśli, to było moje podejście, bo nie wiem, nie miałam czegoś takiego, wiecie, takiego przekonania w sobie, żeby podejść do tego mojego męża, partnera, bo on mój mąż, i powiedzieć mu, kochanie, wiesz co, mam ochotę się zdrzemnąć teraz. Mógłbyś się zająć Miłoszem? Albo powiedzieć mu, wiesz co, ja sobie teraz trochę poczytam, a Ty się tam pobaw na przykład z młodym, tak? Wiecie, to wszystko jest kwestia tego, że to my musimy sobie dać na pewne rzeczy przyzwolenie i ułożyć sobie w głowie to wszystko. Bo to tak samo leżało w zasięgu mojej ręki, jak jego i mieliśmy takie same jakby szanse i sytuacje na to, żeby któreś z nas sobie zrobiło tą drzemkę albo sobie poczytało tą książkę. Tylko ja, wielka, wiecie, matka Teresa, matka Polka, ja uważałam, że no ja nie mogę w ciągu dnia spać, ja się muszę zajmować swoim dzieckiem. Ja nie mogę sobie siąść, przeczytać sobie książki, no bo jak to moje dziecko ma się samo bawić? No nie, no ja się muszę bawić z nim, muszę wypełnić mu ten czas. I wiecie, to są takie kolejne mechanizmy, kolejne takie nasze w głowie procesy, które zachodzą, które nam utrudniają to, żebyśmy my były jakby, wiecie, pełnoprawnymi tutaj członkami rodziny i korzystały z tego tak samo. Więc bardzo Was do tego zachęcam, żeby sobie nad tym pomyśleć, że to my sobie same to wszystko w głowie ustawiamy. Do czego Was jeszcze zachęcam? Czekajcie, uciekł mi wątek. A, już wiem. Do dbania o siebie. Znowu. Temat wraca jak bumerang, słuchajcie, i będzie wracał. Jeżeli Wy zaczniecie dbać o siebie na takiej zasadzie, że zaczniecie wychodzić z domu, zaczniecie mówić mężowi, słuchaj, ja się dzisiaj umówiłam z koleżanką na kawę, wychodzę na 2 godziny, zostajesz z Majką. Albo przychodzicie i mówicie, kochanie, jutro idę do kina z moją przyjaciółką, zostań z Miłoszem, proszę. To Wy musicie tym zarządzić, musicie mieć w sobie wewnętrzną odwagę i słuchajcie, jeżeli Wy zaczniecie dbać o siebie w ten sposób, to będzie miało same plusy. Natomiast takie dwie główne ścieżki, które to da, to jest tak. Po pierwsze, zadbacie o siebie, więc będziecie miały więcej energii, więcej dobrych emocji, więcej zasobów na to, żeby sobie radzić z trudnymi sytuacjami z Waszym dzieckiem. Będzie od Was tryskała energia. Będziecie miały, wiecie, powera. Będziecie się uśmiechały. I co to będzie oznaczało? Że zaczniecie być znowu atrakcyjne dla swoich partnerów, bo wrócicie do Waszych dawnych, wiecie, podejść, wyglądów, postaw, tak? Znowu będziecie tą fajną kobitką, której on się zakochał, z którą on był, z którą on chciał założyć rodzinę i dalej tą rodzinę chce mieć i tak dalej, ale wiecie, zupełnie inna energia będzie z was biła, zupełnie jakby inne w ogóle podejście. I on zacznie patrzeć, wiecie, z takim zaciekawieniem, że coś się zmienia, że wy o siebie dbacie, że znowu jesteście, wiecie, takie fajne w cudzysłowie, tak? To takie proste, bardzo banalne słowo, ale po prostu znowu zaczniecie być fajne. I on się znowu na was otworzy i będzie chciał znowu się do siebie zbliżyć i wrócić i być, bo wiecie, coś znowu wróciło, to coś między wami, co było, tam wiecie, te motyle, nie motyle. To naprawdę jest bardzo fajne i bardzo ważne. I też wydaje mi się, że mężczyzna wtedy patrzy na was troszkę tak z innego takiego punktu widzenia. Nie tyle, że jesteście jakby, bije od was znowu blask z powrotem i jest fajnie, ale też wydaje mi się, że on zaczyna jakby też fajnie na was patrzeć, że na zasadzie takiej trochę ulgi, że w końcu odpuściłyście. Że odpuściłyście, że pozwoliłyście, że zrobiłyście przestrzeń, miejsce dla niego, że w końcu on coś może tutaj, wiecie, mieć większe znaczenie, że dajecie mu jakby zaufanie, że on da radę. Wiecie, wszystko się wtedy zmienia. Naprawdę bardzo was do tego zachęcam. Mężczyźni patrzą w takich sytuacjach na kobietę z takim zaskoczeniem, ale takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Że coś się dzieje, że moja kobieta o siebie dba, że w końcu odpuściła, że no to może w końcu będzie jak dawniej. Bo słuchajcie, mimo tego, że urodziło się dziecko i się zmieniło wszystko, to znowu może być jak dawniej. To nie będzie, wiecie, tak przełożenie 1 do 1. No bo już nie, bo jesteście we trójkę, a nie we dwójkę, albo we czwórkę, a nie we dwójkę. Natomiast znowu może być fajnie. Tylko o to wszystko trzeba zadbać. Po prostu. Inna rzecz, do której was zachęcam. Spójrzcie na tych waszych partnerów, na tych waszych mężów z taką miłością. Ja wiem, że oni was macie czasami, bardzo często sytuacje, w których po prostu macie, wieszcie, ochotę trzepnąć ich w łeb i generalnie już macie dosyć kłótni i nie macie, w ogóle nie chcecie na nich patrzeć, nie chcecie mieć z nimi nic wspólnego i tak dalej. Ja to wiem, że są takie sytuacje. Czekajcie, bo mi notatki nie otwieram. Natomiast postarajcie się czasami tak usiąść sobie z boku i spojrzeć się na tych waszych partnerów z taką miłością i z takimi ponownymi emocjami, uczuciami na zasadzie kurczę, przecież to jest człowiek, w którym ja się kiedyś zakochałam. Pomiędzy nami była taka chemia, była taka miłość wielka, takie uczucia. To jest człowiek, z którym zdecydowałam się założyć rodzinę. To jest człowiek, który jest ojcem mojego dziecka, który jest częścią mojej rodziny. Ja tego chciałam, on tego chciał. To, że się teraz popsuło, że on nas wkurza i tak dalej, to nie jest koniec świata. To wszystko można naprawić. Wiecie, doceńmy. Doceńmy to, co mamy. Nawet jeżeli na ten moment u was dzieje się źle, to warto docenić, że macie tą drugą osobę. Bo często też jest tak, że tych partnerów na przykład nie ma, tak? Więc jak macie, to docencie. Takie spojrzenie pod tym kątem też bardzo dużo zmienia. Bo my wtedy zaczynamy trochę tak, wiecie, patrzymy przez inny pryzmat w ogóle, nie przez pryzmat tych kłótni i tak dalej, tylko przez te pozytywne emocje. I przez to, że przecież my się kochamy, słuchajcie, tak naprawdę dalej, tak? I chcemy to wszystko jakoś tam dalej pociągnąć, żeby było fajnie. No. Czy ja wam coś jeszcze miałam powiedzieć? Patrzę, ile to trwa. No, dobra. Dzisiaj pociągnęłam, pojechałam, słuchajcie, 45 minut. Także będę powoli kończyć. Co jeszcze wam powiem? Nie wiem, czy coś jeszcze. Wydaje mi się, że dużo powiedziałam. Mam nadzieję, słuchajcie, że to wam coś dało dzisiaj i że tak sobie trochę, wiecie, takich wniosków po prostu wyciągniecie, że sobie gdzieś tam przemyślicie trochę rzeczy, spojrzycie z innej perspektywy na wiele spraw, trochę odpuścicie, dacie przestrzeń waszym ojcom waszych dzieci, o siebie zadbacie. No. Tego wam życzę. To był, słuchajcie, pierwszy live taki niedzieciowy. Ja bym bardzo chciała gdzieś tam to pociągnąć dalej i robić ich więcej. I będę robić. Mam już parę pomysłów kolejnych, bo chciałabym też poruszyć i relacje z naszymi rodzicami, to jak one mają, jaki one mają wpływ na to, jak my wychowujemy nasze dzieci. No dużo tematów bym chciała poruszyć, takich właśnie niedzieciowych, ale jednak w kontekście naszych dzieci. Także piszcie, jeżeli macie jakieś propozycje tych tematów, takich psychologiczno-życiowych, no to piszcie. Będę mówiła, będę prowadziła. Jesteśmy w kontakcie. Elegancko wyglądasz. A dziękuję, kochana. Tak jakoś już, wiesz, końcówka dnia i tak niezbyt się czuję, ale no dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Dziękuję, dziewczyny, że byłyście. Oglądajcie. Temat, tak. No temat bardzo ważny, tak. Temat ważny i wiecie, też temat bardzo szeroki tak naprawdę, więc ja tutaj nie mam tyle jakby przestrzeni czasowej i tak dalej, żeby Wam to wszystko powiedzieć jakby naraz, dlatego że też ograniczenie w ogóle live'ów instagramowych jest maks godzinę, a poza tym, i wiecie, im dłuższe te live'y są, tym później jest mniejsza szansa, że osoby, które nie były live, będą to oglądały. Tak z doświadczenia wiem, że do 30 minut, maksymalnie do 40 jeszcze potem można to obejrzeć, dłużej już się po prostu nie chce, więc też nie chcę robić takich długich tych transmisji, no bo później po prostu nie będziecie ich oglądać, no a po to je robię, żeby je oglądać. Także będę chciała robić ich więcej, ale krótsze, no i poruszać dalej te wszystkie tematy. Piszcie, czekam na Wasze wiadomości, piszcie, co o tym sądzicie, jakie macie zdanie, czy Wam to coś dało, czy coś tam kliknęło, jakaś żaróweczka się pojawiła, no i widzimy się na kolejnych live'ach. Bardzo fajnie, że podajesz przykłady z życia codziennego, bo łatwiej zobaczyć swoje błędy. Cieszę się bardzo, że to zauważasz i że Ci to pomaga. No ja tak z założenia chyba tak w ogóle prowadzę te wszystkie transmisje i jakby też taki przekaz mam w ogóle do mam, do rodziców, że zawsze podaję argumenty i przykłady i wiem, że po prostu na tych przykładach z życia wziętych jest łatwiej zrozumieć. A że tak jak mówiłam kiedyś Wam, mam dużo tych przykładów i mam bardzo duże doświadczenie, również w niefajnych sytuacjach, dużo przejść, dużo przeżyć, to mam o czym opowiadać. Także dzisiaj tak było lajtowo, myślę, że może kiedyś się odważę powiedzieć Wam o jakichś tam bardziej intymnych też rzeczach, które wiem, że Was też dotyczą, bo piszecie mi wiadomości prywatne. Więc wiem, że to jest. Tylko, że to są też takie tematy, wiele tematów jest tabu, o których się wstydzimy, boimy mówić, boimy się pisać, a ja będę chciała to tabu gdzieś tam otwierać i po prostu, żeby sobie wzajemnie pomóc. Jeszcze tylko umieć wprowadzić te dobre zmiany w życie codzienne. Kochana, to się da wszystko, tylko pamiętajcie też o jednej rzeczy, że nie wszystko naraz. Żebyście sobie nie zakładały czegoś takiego w głowie, że no dobra, to ja od jutra będę super partnerką, super żoną, kochanką i tak dalej. Wszystko się zmieni, bo już teraz wszystko wiem, jak ja popełniałam błędy, wiem, co mam zmienić. Od jutra będzie lepiej. To tak jak z tymi postanowieniami noworocznymi. Nie zakładajcie tak, dlatego że jakby potem bardzo szybko się można rozczarować, szybko pojawia się frustracja, że coś sobie obiecałyście, nie dotrzymałyście słowa, że sobie z czymś nie poradziłyście, że czegoś nie potrafiłyście naprawić. To wszystko, słuchajcie, to jest proces, to są procesy. Nad tym się pracuje. Dniami, tygodniami, niektórzy nawet latami nad tym pracują, słuchajcie. Więc nie zakładajcie sobie, nie podwyższajcie sobie tej poprzeczki aż tak wysoko, żeby później nie mieć jakby, wiecie, do siebie samej pretensji, bo wtedy po prostu sobie jeszcze większą krzywdę robicie, a de facto cel macie taki, żeby było dobrze, tak? Żeby te dobre zmiany wprowadzić. Więc wszystko stopniowo. Polecam sobie, nie wiem, zapisywać różne rzeczy, prowadzić sobie jakiś tam, wiecie, notatnik, dziennik, zapisywać sobie różne Wasze jakieś tam przemyślenia, Wasze postępy, to, co chcecie zmienić, to, co, wiecie, no, bo to też wtedy jest łatwiej, jak sobie też piszecie, to wiele więcej rzeczy widzicie. Także nie wszystko naraz, stopniowo, po kolei, przemyśleć sobie to wszystko, wiecie, przetrawić. No, to tyle, kochane. Nie przedłużam już dalej. Kończę, bo jest późno. Idźcie, korzystajcie z wieczora, miejcie czas dla siebie, No i się słyszymy. Chyba nawet w środę, pojutrze. Taki dodatkowy live na temat nietrenowania dzieci. Z tego co pamiętam, tak będzie. No, to do usłyszenia. Miłego wieczoru, nocy. Buziaki. Pa, pa.